Noc jest nasza. To hasło 10. nocnego maratonu szczecińskiego, który już za chwilę wystartuje prosto ze stadionu miejskiego, na którym na co dzień występuje Pogoń Szczecin. Myślę, że kilka miesięcy można się przygotować. Może nie, żeby zrobić jakiś super czas, ale myślę, że tak, żeby przebyć ten dystans jak najbardziej. Myślę, że pół roku, rok to jest już bardzo dużo czasu. Wracam po kontuzji i chciałam zacząć takiej sportowej atmosfery. Chciałabym przede wszystkim dobrze się bawić, na zasadzie, żebym nie mieć pretensji do siebie. To już będzie druga, szczerze mówiąc, nie przez pana noc, ale no cóż, taka rola gospodarza, taka rola organizatora, faktycznie, no szykuje się fantastyczna noc, tutaj będą naprawdę wielkie emocje. Jakie charakterystyczne miejsca zobaczą biegacze, którzy przyjechali do Szczecina? Filharmonia, Brama Portowa, Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego, Stocznia Szczecińska, na północy Netto Arena. To ogromne emocje, bo już dziesiąty raz jesteśmy razem z Maratonem Szczecińskim, a to jest 10. edycja. Wyjątkowa, bo na pięknym stadionie Pogoni Szczecin za nami pobiegnie ponad 1200 biegaczy. Zawsze jak tym samochodem przemieszczaliśmy się razem z Maratonem, ja go prowadziłem, ale również w połowie trasy zmienię się z moim kolegą Grzegorzem. Wyjątkowe święto w naszym mieście biegowe. Stocznia Szczecińska jest jednym z gospodarzy 10. nocnego maratonu szczecińskiego, ale też 5. półmaratonu. Jak widzicie, podbiegi w Stoczni Szczecińskiej mogą być mordercze. Biegłem, więc poradziłem sobie całkiem dobrze, ale faktycznie czuję w nogach. Myślę, że zwłaszcza maratończycy będą czuć dwukrotnie, więc szacun dla nich, szacun dla wszystkich dzisiejszych biegaczy, którzy podjęli wyzwania i mam nadzieję, że wszyscy w zdrowiu dobiegną do mety. Jeszcze nigdy nie biegłem maratonu, cały czas się na to zapatruję i nie mogę się doczekać swojego debiutu. Jestem szczęśliwy, biegałem tutaj w 2016-2017 roku, wygrywając maratony. Wtedy to był jeszcze maraton za dnia. Jestem naprawdę pod wrażeniem, tak jak teraz się udało zorganizować. Nie wiem, czy to nie był top 1 maraton w Szczecinie tutaj pod względem organizacji, także naprawdę podziwiam. W 16 roku jak wygrałem, był to mój dopiero drugi wygrany maraton. Także fajnie po 8 latach znowu tutaj być i znowu wygrać.